Siemaczka, z tej strony Mitrok, zapraszam was przez serdeczny kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w Science Row Got Out of Hell. W poprzednim odcinku robiliśmy zadanie fabularne. Po poprzednim odcinku zrobię sobie przerwy i zobaczymy, jak wygląda fabuła. A w zasadzie zadanie fabularne się okazuje, że jak zrobimy wszystkie te zadania, to istnieje możliwość, że nie będziemy w stanie, można by powiedzieć, że skończyć gry, dlatego że będzie nam brakowało paska postępów w Gniewie Szatana i będzie trzeba tam prowadzić jakieś aktywności poboczne. Póki co zróbmy może zbawienie u Dana, bo jednak te zadania są dość fajne, a w poprzednim odcinku zaczęliśmy akurat jego wątek. To sobie pozwolimy, że go skończymy i już czuję, że sterowanie właśnie muszę sobie poprzypominać. Ale póki co nie ma tragedii. Zadanie na najwyższy. My chyba nie będziemy zbierać już tych, które wymagają użycia umiejętności, żeby je zgarnąć, chociaż nie wiem, bo byłoby miło. A mamy już użyte. Sorry. Cholera, to sterowanie. Running out of juice. Hope that guy gets a do-over. No, bierz go. This is bad timing. O nie no! No nie dam rady go tak zgarnąć. Też nie dam rady, zajebiście. Musimy mieć minimum to 1600, inaczej jest problem. O. Gotta keep the flow going. Thank you, lady. Ten flow zawsze są kłopoty. Johnny Gat, Soul Saver. Widzę, się nie skończy, dopóki te wszystkie. Damn it. No nie no. Dusze nie pójdą sobie. This is bad time. No nie mogę. Nie dosięgnąłem go. God, this feels good. Jakim prawem niby? Co się dzieje? Need the rest of wings. Note to self. Find a way to control light. I lose the combo when I touch the ground? Aha. How gamey is that? Ale czemu ja tracę skrzydła? No przecież normalnie mam nastukaną wytrzymałość. Kapkę lepiej już jest. No nie no. Oj. I co, i dłużej tak jeszcze będzie, bo ja pamiętam, że ostatnio to zadanie było znacznie krótsze. Things are starting to look up. Gotta pick it up. No jeszcze raz się szybciej skończy niż te dusze. Srebro może być. Po prostu, żeby zaliczyć te zadanie. I tyle. Znaczy, nie, pieniędzy chyba nie mniej dostałem, chociaż nie wiem. 3000, no wydaje mi się, że ostatnio też 3000 było, jak mieliśmy tam ten złoty medal. Więc akurat nie jestem pewny, czy to akurat jakoś dużo zmienia. I spis zadań. Dane. Pokuta, niech będzie, to się dało punktu startowego pokuty. I pokuta to były te... O kurczę, się nawet nie pamiętam. Bo zbawienie to były... No nie, no znowu to jest rana rakieta. Bo w przypadku zbawienia to były te dusze. A tutaj pokuta, te zakłady chyba, co musieliśmy... Nie wiem, co zrobić. Zniszczyć je wszystkie? Wydaje mi się, chyba tak. Nie wszystkie zakłady, tylko punkty w tym zakładzie. Ostatnim... A jednak nie? A nie wiem, nie pamiętam nawet. Co tam mamy? My lawyer Legal Lee figured out a way to get some gold level clients a fast track out of hell. The more abuse you put these guys through, the more years we can shave off.
Lee suggested running clients through the designated intersections to boost their punishment. Oh, and dive in front of those vehicles on fire for bonus points. I mean, let's face it, the more they hurt, the sooner we can get these wretched bastards out of here. While his wife Laura was admitted into heaven, the Heavenly Father was less forgiving of poor Tobias, whose shirtless antics as a crazed drug dealer firmly earned him a place inside the great inferno. However, ever the optimist, Tobias tried to look on the bright side of being transformed into a husk. After all, while the removal of his signature dreadlocks was a disappointment, he was finally free from having to wear pants ever again. But while Perpetual Commando appealed to Tobias, he still yearned for Laura and her delightful snickerdoodles. Touched by his story and terrified by his demeanor, Legal Lee worked with renewed purpose to unite the two lovers. No, bardzo podobne zadanie też do tego chaosu trochę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, wybieramy kolejny obszar. Jakby coś nas potrąciło, gdy tak się miotaliśmy. Kurde, to byśmy nastukali sobie punktów. No, na razie 6000. Musicie coś na fajnym kombie walnąć. Z tym trafieniem to są kłopoty niestety. Dojdziemy tak tędy? Chyba tędy na skróty można. A czy odlawy nie są premiowane? Trzy tysiące tylko za takie potrącenie? No, to już bardziej. Tak, akurat na słoto to chyba nie problem zrobić. Dziewięćdziesiąt siedem, nie, no już na dużo mamy słoto. A, już koniec. Teraz byłoby dobrze spisać zadanie. Dane. Piekielny pośpiech znowu. Kurde. No po takiej przerwie teraz znowu skakać, latać i tak dalej. Mogą być według mnie kłopoty, ale zobaczymy jeszcze jak wyjdzie. I czemu my niby tak tracimy to tempo? Everyone's chasing the Stygian dream down here. A way to make hell just a little more tolerable. And when you're surrounded with that amount of desperation, believe me, it's easy to find people who lay it all on the line for next to nothing. Some folks think I had all this handed to me and I take advantage of people, but here's the God's honest truth. In life and in death, I worked for everything that I had. Opportunities mean fuck all if you do nothing with them.
Most of these poor bastards down here whine about their lot in life, but are unwilling to do anything about it. That's not me. Co tak daleko teraz? To 306 metrów do kolejnego było? Piernicze. Kurde. Udało się za pierwszym. Nie, to już czułem, że spadniemy do tej zasranej lawy w tych tunelach. Kurde. Fajne. Na złoto. Zadanie Dane. Właśnie jest Dane w lobby. Dobra. I potem powinno być ostatnie już chyba zadanie z Dane'em i potem zobaczymy. Ale wydaje mi się, że chyba kolejny wątek zaczniemy już. Może byśmy jakoś ulepszyli tą postać, która tak słabo już się biega. Zdolności nie możemy. Zdrowie też nie możemy. Odporności. Też mi się nie opasa tego uzbrojenie. Też za bardzo nie, premię też nie. No, nie mam po co. Bieganie po lawie, pośpiech. O! Sprint szybciej sięga, maksymalna prędkość. I na razie chyba tyle, bo klastrów nie mamy. Jesteś albo na wytrzymałość, albo nie wiem na co. Bo regenerację mamy spoko, z tego co widzę. Great work. Old Tor is moving into the territory you freed up, and we're already seeing a difference. I can't wait to see what happens when we own it all. Czyli tyle plus 2000 to jest do expa czy do czego, bo już nie wiem. O, już nie tylko będzie kolejny ten tick tak zwany. Chwila na relaksację, to jest fajne zadanie, to dopiero pod koniec robimy. Shakespeare, niech będzie. On też jakoś daleko niby nie był. A Shakespeare akurat według mnie może mieć akurat ciekawe zadanka. Czy też jakoś, że na przykład Dantego nie dali. Z piekła Dantego. Według mnie to byłoby fajne. No ciekawe czemu akurat Shakespeare. Nie wiem, większego tego pułapu nie możemy osiągać, lecąc. Nie wiem, dziwne. Albo za małą wytrzymałość mamy. No glify to nas, to znaczy te glify to nas sprowadzają w dół. A tak normalnie to nie możemy osiągnąć jakiegoś wielkiego pułapu. Shakespeare. Jak się do niego wchodziło? Chyba jakoś od tej strony, z tego co pamiętam. A, tutaj. Shakespeare secretly longed for overt control of the entertainment district. If only someone could act on behalf of the thoughts he kept to himself. The bard knew enough about structure to read the signs. A broken neck, a destroyed planet. Wherever the twins walked, a plot twist was soon to follow. Doszedł do punktu startowego chaosu. Okej, czyli widzę, że mamy
jak nie te same zadanie, to powtarzające się. Tylko teraz jak się stąd wychodziło? The bard had written about love enough times to recognize attraction when he saw it. Dane was smitten by a certain lady. Aha, tu. No, dla mnie akurat... Trochę słabe jest ta osłona tak szczerze, w sensie naprawdę fajnie się lata w tym piekle i tak dalej. Ale patrząc na to, że my robimy w kółku te same zadania, no, trochę nie napawa mnie optymizmem niestety. O, mamy wreszcie. A, to jest ta żabowa granat... Żabowy granatnik? Tak. Chciałem go kupić, ale uznałem, że lepsza będzie normalna rakietnica pod względem obrażeń. Chyba się nie myliłem. Ale strzelamy... Tak, normalną żabą, która sobie... siedzi. Czy się odbijają, czy one skaczą? Srebro już, kurde. Szybko napykaliśmy, ale póki mamy jeszcze combo, no i się chyba zmarnowało. Już? Kurde, nawet nie zdążyłem zebrać pieniędzy. Bardzo fajne. Jak akurat ten chaos to taki... bardzo przyjemny jest, ale reszta dalej, no kurczę, no, powtarza się i to w kółko. Pewnie tutaj będzie zbawienie albo pokuta, może jeszcze... Co może być, już nawet nie pamiętam tych zadań, przetrwanie, o. Tego dawno nie było. Co nie zmienia faktu, że byłoby lepiej, jakby się nie powtarzały. Chyba chaos daje najwięcej tych punktów do zdenerwowania szatana, tak mi się wydaje. Albo rakietnicą sobie wypniemy chociaż raz. Teraz może kusza. Czemu to nas tak jak taką lalką bierze? No rozumiem, jak ragdola i tak dalej w chaosie, czyli w tym zbieraniu punktów, ale tutaj...
To już od własnych obrażeń? You might want to swing by the old Tor building. There's someone here you need to meet. On my way. Oho. Kolejny punkt na towarzysz zaliczony. Emboldened by the power of song, Jezebel set out to find the one man that could save her from her impending nuptials. Fortunately for her, Johnny's trail of destruction wasn't too hard to follow. One night with any lover, but you have to punch a panda. Do you do it? Ooh, good question. Mr. Gat? Who are you? Well, I'm a... We're not doing that again. Oh, okay. I'm Jezebel. Good to know. What are you doing? Threatening you. You're not marrying the president. I don't want to marry the president. Well, that was easier than I thought. My dad's making me do it. What now? Now I'm holding you hostage. You don't need to do this. Yeah, that's what hostages always say. No, like, you really don't need to do this. I'm here to help you. Yeah, but I already have the gun drawn, so, Are you kidding me? Maybe. Not sure yet. I'm kind of winging it. Can you wing it without the gun? It's a comfort thing. Not for me. What do you want? For you to put the gun down. Get used to disappointment. You sound like my father. What? He's always telling me that life is about misery, not happiness. That dreams only exist to make people forget about their own mediocrity. Man, that's depressing. Being the devil's daughter sucks. What do you want? I want to punch my dad in the face. We're gonna get along just fine. Of course, Jezebel was speaking metaphorically, but Johnny didn't notice. Jezebel was eager to help Johnny in any way she could, and vowed to find a way to sneak him into the palace. Johnny frowned at the seemingly arbitrary amount of time required for Jezebel to find a way to sneak him in. But he accepted the fact that without traditional missions, this was the best way to further the story. Kielny pośpiech, a to było Szekspira. Zakład ekstrakcji i zbawienie, dobra. Bo z tego co wiem, dużo gry nie zostało. Coś koło ponad godzinki. Get your hands off me, you fucking troglodyte! We have your friends, mortal. And they will writhe until their screams no longer please us. Hang tight, Dane, I'm coming! Osaltaina? No cholera. Nie spodziewałem się takiego zadania. Ale chyba będą się tak każdego po kolei ratować, tak mi się wydaje. Jeszcze zobaczymy, czy to ratowanie daje nam punkty w zdenerwowaniu szatana. No i tak, to jest fabularnie, co trzeba to zrobić. Dobrze, w takim razie Dane uratujemy w następnym odcinku. Siemka.